Dzień dobry, witamy na kolejnym filmiku na naszym kanale. Dzisiaj zajmiemy się monetami wybranymi rosyjskimi z nadchodzącej e-aukcji drugiej. Tutaj wybraliśmy taką skromną, bo zaledwie 9-sztukową, reprezentację tego działu. Jakkolwiek tutaj naszą przewodnią myślą jest akurat pokazanie monet, które się wyróżniają w sposób taki już zdecydowanie wyraźniejszy. Także bez może zbędnych wstępów zaczniemy sobie od takiego rubla Elżbiety. Moneta w pięknym stanie z pięknie zachowanym połyskiem menniczym. Leciutko jedynie przytarta gdzieś tutaj na włosach. Piękny, wyraźny też rant. Także tutaj pięknie, doskonale widać, że ta moneta jest praktycznie bezobiegowa. Z pięknym, ostrym reliefem. No i tutaj również świetnie zachowany orzeł, korona ze wszystkimi detalami. Jedynie lekko gdzieś tam najwyższe partie reliefu przytarte, ale są to tak delikatne przytarcia, że na tym nominale praktycznie się nie liczą. Również pięknie zachowany połysk menniczy. Tutaj te ryski przy orle widoczne to nie są oczywiście jakieś rysy skaleczenia. Są to rysy wypukłe. Może uda nam się to uchwycić w jakiś sposób. Wynikają po prostu z jakichś drobnych wad stempla, czyli mamy tutaj po prostu ślady jego czyszczenia. Następną monetą jest moneta złota, taki nasz rodzynek, uzupełnienie w jakiejś mierze działu z aukcji piątej, z aukcji naszej głównej. Spróbujemy, musimy tutaj wyostrzyć, co nie będzie takie świetnie proste. Teraz powinno nam to wszystko lepiej wyglądać. Czyli mamy 5-rublówkę Katarzyny. Również fajnie zachowany egzemplarz, lekko tylko obiegowy, ale i tak ciężki do zdobycia w takim stanie. Następną monetą jest kolejna moneta Katarzyny. Tym razem jest to rubel. Jest to kolejna moneta o świetnym detalu. Tutaj mamy dzisiaj lekkie problemy z wyostrzeniem, ale na następnych filmikach spróbujemy to już troszkę wyeliminować. Może uda nam się to. Tutaj również fajny egzemplarz z dobrym połyskiem. Też bardzo ładnie zachowane tutaj to mennicze tak zwane lustro. Inicjały AS pod orłem. Również naprawdę fajny, świeży egzemplarz, rzadki w takim stanie zachowania. Bo przeważnie jednak te ruble Elżbiety są, zarówno Elżbiety jak i Katarzyny są po prostu mocno poprzecierane, pouszkadzane, czyli gdzieś tam w jakiejś mierze jednak są to monety raczej łatwo dostępne w stanach obiegowych, co do zasady, natomiast bardzo ciężkie do zdobycia w takich stanach pięknych okołomenniczych. No i kolejna moneta, którą się zajmiemy, już tutaj gdzieś tam widoczna w tle, jest to jedna już z ciekawszych monet rosyjskich jako takich, jedna z takich pierwszych tak naprawdę monet w jakichś świeżo komemoratywnych, czyli po prostu upamiętniających pewne wydarzenia. W tym wypadku jest to akurat moneta, która nam upamiętnia, proszę bardzo, Borodino 23 stawa Augusta 1812 roku, adkryt 23 stawa Augusta 1800
2009 года. Один rubl. Czyli już wszyscy mogą się domyślać, że generalnie mamy tutaj do czynienia z rublem na odsłonięcie pomnika bitwy pod Borodino, czyli z rublem z 1839 roku, w pięknym stanie zachowania, tutaj naprawdę świetnie zachowany połysk menniczy, naprawdę jak na te egzemplarze jest to wyjątkowa rzadkość. I tutaj również awers z popiersiem Aleksandra I, czyli zwycięzcy w tym momencie tego bitwy, bo sam rubel jest już wybity oczywiście za jego następcę, czyli Mikołaja I. Tutaj również pięknie zachowane popiersie, pięknie zachowane włosy, baczek. Tak naprawdę tutaj absolutnie wszystko jest dokładnie tak, jak należy. I to właśnie takie egzemplarze po prostu cieszą oko, bo trzeba przyznać, że w tych monetach XIX-wiecznych zwłaszcza rosyjskich, jak mamy te włosy, baki i bokobrody, w momencie, kiedy jest to pięknie wszystko wyraźne, o, teraz nam trochę zaszło słońce, mamy tak naprawdę, proszę, prawie że gdzieś tam w jakiejś mierze lustrzankowy efekt. Także naprawdę piękna, świeża odbitka. Teraz przejdziemy sobie do takich czterech monetek małych, można powiedzieć, że zwykłych, że moglibyśmy się do nich w ogóle nie odnosić, no bo cóż to jest takiego zwykła świnka. Ale nic bardziej mylnego, bo tutaj mamy akurat cztery egzemplarze pięciorublówek, owszem, jak najbardziej, czyli najprostszej złotej monety, można powiedzieć, jeżeli chodzi o Rosję. Ale są to po pierwsze pięciorublówki Aleksandra III, a po drugie proszę spojrzeć sobie na detal tych monet. O ile pięciorublówki Aleksandra może nie są jakieś super ciężkie do pozyskania, no to już w tak wyselekcjonowanych stanach, jak tutaj mamy na aukcji, nie jest to rzecz prosta. Tutaj nawet na tym słabym obiektywie, który mamy, pięknie widać, jaki jest detal, korona, połysk. Tutaj takie pięciorublówki Aleksandra aż miło się ogląda. Jednocześnie również na rancie wszystko jest pięknie, wyraźnie widoczne. Także tutaj mieliśmy rocznik 86. Tutaj również przepiękny, tak naprawdę okazowy egzemplarz, bez przetarć, bez jakichkolwiek tutaj wad, skaz z 88 roku. Egzemplarz, no, zdecydowanie ponadprzeciętny. Również z pięknie zachowanym tutaj rantem. Inicjały AG, bardzo dobrze widoczne. Kolejny egzemplarz. To już rocznik 89. Ale również ponownie piękny. Piękny detal, tutaj te ryski, które widzimy przed popiersiem, to oczywiście jakieś drobne. Drobne skaleczenie, które w przypadku złota jest czymś całkowicie normalnym, nawet w menniczych stanach. Pięknie zachowany połysk. Relief po drugiej stronie również idealny. Do tych piątek po prostu nie ma się tak naprawdę do czego przyczepić. Są to egzemplarze, które naprawdę będą cieszyły oko. Tutaj egzemplarz ciutkę gorszy, bo jak widać troszkę podpolerowany dawniej. Złoto jest na coś takiego bardzo wyczulone, ale również detalem piękny egzemplarz z 90 roku. Także tutaj zdecydowanie ta skromna, ale fajna grupka pięciorublówek to kolejne monety godne polecenia na tej aukcji, jeżeli chodzi o Rosję. No i na sam koniec moneta chyba najwspanialsza, jedna tak naprawdę z najładniejszych monet rosyjskich, dużych monet rosyjskich Mikołaja, jakie do tej pory mieliśmy w ofercie. Mianowicie jest to okazowy egzemplarz rubla tak zwanego Borodino,
czyli rubla na stulecie bitwy pod Borodino, takie fajne dopełnienie tego pomnikowego rubla z 1839 roku. Egzemplarz menniczy. Tak naprawdę, no, naszym zdaniem byłaby to spokojnie moneta na dobrego MS-a. Pięknie, pięknie wszystko wyraźnie zachowane, inicjały Beba Jansa, cała legenda, pełny detal, połysk. Jeden z najbardziej charakterystycznych rubli, tych komemoratywnych właśnie, z jednym z najbogatszych przedstawień rysunkowych w ogóle, to też warto zaznaczyć, bo tutaj ten awers jest po prostu przecudnej urody, dopracowany z dużą ilością szczegółów. Także tutaj wszelkie jakieś wady, skazy byłyby od razu widoczne. Tutaj takowych po prostu nie ma. Dodatkowo moneta w pięknej, starej patynie, lekko miejscami złotawej, co daje naprawdę bardzo fajny efekt. O, tutaj właśnie widać ten efekt tego złotawego połysku. No, egzemplarz, cóż, po prostu wspaniały, a też trzeba przyznać, że jak na komemoratywne ruble, bardzo wylewny. Mamy 1812, znany rok. Cóż, trzeba przyznać, że moneta propagandowo naprawdę bardzo ciekawa. Zresztą o niej, jak i o rublu pomnikowym, zdaje się, że pisał kiedyś pan Piotr Kosanowski na blogu Dziennik Numizmatyczny, także tam zdecydowanie zapraszamy. Co prawda blog już od ładnych paru lat jest nieczynny, ale można tam znaleźć naprawdę fajne, wartościowe teksty o rosyjskich monetach. No i cóż, na tym byśmy zakończyli przegląd monety rosyjskiej z naszej e-aukcji drugiej. E-aukcja już za, no, niecałe 2 tygodnie. Tak naprawdę 1,5 tygodnia, 25 do 28 maja. Monety rosyjskie są na sesji trzeciej w środę, czyli 27 maja. Start o godzinie 18. No i cóż, zapraszamy.